myślę, że tak, że ta gra już z reprezentacją Czech w drugiej połowie były takie przebłyski, że można było szukać pozytywu i my o tym powiedzieliśmy, wynik był zły, natomiast te przebłyski były i dzisiaj myślę, że również ta pierwsza połowa były dobre fragmenty, Portugalczycy w zasadzie można powiedzieć, nie stworzyli sobie jakichś klarownych sytuacji, no tracimy bramkę znowu po rzucie rożnym, do tego nie możemy dopuszczać, bo czasami takie gole jak chociażby meczu ze Włochami przesądzają o zwycięstwie, natomiast dzisiaj w drugiej połowie pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy to, że potrafimy odrobić straty i mimo wszystko te kilka sytuacji jeszcze było do zdobycia bramki, natomiast no, jesteśmy zadowoleni z tego remisu i na pewno dobrze, że tak zakończyliśmy ten mecz, bo myślę, że z tego spotkania naprawdę możemy być zadowoleni. Martyko, dotknęliście z ulgą po tych... strony, bo tam miałeś ciężką przeprawę z Jeanem Cancelo. Tak, no pierwsza sytuacja, troszeczkę źle oceniłem, złapał mnie na wykroku, troszeczkę wygrał ze mną pojedynek biegowy, natomiast uważam, że później dawaliśmy sobie dobrze radę, miałem dobre wsparcie i od Kamila Rosińskiego i Przemka Frankowskiego, naprawdę dobrze mi pomagali w tej defensywie i wiedzieliśmy, że ta prawa strona, szczególnie z nim, będzie na pewno najgroźniejsza, a myślę, że dobrze to wyglądało. Wiadomo, że tacy piłkarze jak Cancelo dla mnie top 3 prawych obrońców na świecie i uważam, że w niedalekiej przyszłości będzie to najlepsze prawe obrońców na świecie i jestem przekonany, że dzisiaj to naprawdę wyglądało nieźle z naszej strony, zarówno z całej drużyny, bo cała drużyna dobrze przesuwała w defensywie, ale było też kilka fajnych akcji z pierwszej piłki, pograliśmy, więc też pokazaliśmy, że da się. Definicji Bartek Potyk mocno kręcił też polską obroną, ale no, dał się we znaki dzisiaj. Tak, natomiast czy coś z tego wynikało? No wiadomo, że oni mają bardzo wysokie umiejętności techniczne i oni sobie parowali tą piłką na 30-40 metrów od naszej bramki i w zasadzie tak, żeby czy wyprowadzali jakieś groźne strzały, no nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby nas gdzieś poklepali, zagrali po prostu padłą piłkę i oddali strzał. Tego chyba dzisiaj nie było. Dlatego odetchnęliście po tych trzech porażkach, po tych meczach bez gola, już taka trochę silna, nieprzyjemna atmosfera wokół drużyny robiła. Tak, no zaczęliśmy na pewno dobrym meczem Bolonii z Włochami, dużo gdzieś tam poprzeczkę sobie znowu podnieśliśmy i zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że na tym spotkaniu chcemy bazować i iść do góry, natomiast później przytrafiły się nam te słabsze spotkania i rzeczywiście ta atmosfera wokół kadry zrobiła się niefajna. Natomiast my w drużynie w środku wiedzieliśmy, że trener też wielokrotnie to podkreślał, my sami to podkreślaliśmy, że musimy robić swoje i jesteśmy przekonani, że ta drużyna w końcu zatrybi i dzisiaj myślę, że nie chcę tutaj mówić, że ten mecz był jakiś świetny w naszym wykonaniu, natomiast uważam, że na tle takiego przeciwnika, wiadomo, później graliśmy troszeczkę w przewadze jednego zawodnika, natomiast myślę, że dzisiaj było widać głównie drużynę i taką, że naprawdę 11 zasuwało na boisku i ci, co weszli również, bo czy uważam, że dobre wejście Jacka Góralskiego, czy Damiana Kądziora, później wiadomo, Damian Szymański troszeczkę później wszedł z na ostatnie minuty, natomiast to były dobre zmiany i myślę, że całą drużyną dzisiaj pokazaliśmy przede wszystkim charakter. To jeszcze poproszę o dwa słowa, co tam się wydarzyło przy tym rzucie karnym. Ktoś tam przekroczył linię wbiegając, że była powtórka? Znaczy ja w pierwszym momencie się cieszyłem z bramki tak wewnętrznie i nie do końca wiedziałem, natomiast tak, chyba ktoś za szybko wbiegł w pole karne i po prostu ten karny został powtórzony. Arek, można powiedzieć o przełamanych w głowach waszych podczas spotkania, czy dorywał wyjazd po ostatnich porażkach? Na pewno takie spotkanie, które kończy ten rok optymizmem i cieszymy się, że takie spotkanie, które nam coś dało, bo dał nam ten remis dużo i myślę, że dobrze dla nas, dla naszych głowy i dla naszej drużyny, bo takiego meczu potrzebowaliśmy i dzisiaj mogliśmy troszeczkę w szatni sobie powiedzieć dobrych słów o tym, jak to wyglądało i na pewno pokazaliśmy silną grupę, zwartą grupę i taką, która ma jeden jasny cel i do którego będziemy dążyć. Wiadomo, że wiele jest jeszcze do poprawy w naszej grze, natomiast nie od razu gdzieś tam zbudowano Rzym, tak? To z drugiego koszyka Niemców? Nie chcę teraz mówić losowanie. Wiadomo, już widziałem na mediach społecznościowych, już każdy wczoraj obwieścił, że dzisiaj my remisujemy, czy wygrywamy, zdobywamy pierwsze miejsce, jeżeli już pierwszy koszyk i losujemy Niemców. Nie, to na to przyjdzie czas. Wiadomo, że dużo lat serio chyba wolałbym pominąć Niemców, bo na pewno świetna drużyna, która myślę, że na ten drugi koszyk nie zasługuje, a znaleźli się w tym drugim koszyku.